Jeśli znudził ci się Facebook i nie wiesz w sumie po co go masz, to już wiesz po co go masz. Masz go po to, żeby tworzyć ze mną tą świetną grupę. Hej kochani, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Mam dzisiaj dla was króciutką, bardzo króciutką informację, ale bardzo ważną. Chciałabym wam powiedzieć, że założyłam grupę na Facebooku. Wiele osób się pytało mnie wielokrotnie. Tak, więc byłam nieraz pytana o to, czy założę grupę na Facebooku. Zastanawiałam się nad tym dość długo. Na początku nie chciałam, bo nie wiedziałam, czy mam na to wystarczająco dużo czasu, by o nią dbać, by odpisywać i tak dalej, i tak dalej. Ale coś mnie ostatnio natchnęło i stwierdziłam, że tak, chcę to zrobić, więc założyłam grupę na Facebooku po to, by mieć troszeczkę lepszy z wami kontakt. Zadajecie mi bardzo dużo pytań na moim blogu w sekcji z komentarzami pod każdym przepisem. Staram się odpowiadać naprawdę na większość z nich, praktycznie na wszystkie i to w jak najszybszym tempie. Więc jeśli chodzi o pytania odnośnie konkretnych przepisów, nadal chciałabym, żebyście kierowali je pod daną recepturą, ponieważ to może ułatwić zdecydowanie innym pracę i decyzję, czy chcą przetestować dany przepis, jeśli są to takie publiczne komentarze bezpośrednio pod przepisem. Niemniej chciałabym czasem mieć z wami troszeczkę lepszy kontakt, a mam taką możliwość tylko i wyłącznie wtedy, gdy napiszę jakiś post na Instagramie, na Facebooku lub wrzucę nowy film. Ale chciałabym stworzyć jeszcze taką bardziej zgraną społeczność, dlatego stąd też grupa na Facebooku. Możecie tam zadawać przeróżne pytania, możecie dzielić się waszymi przemyśleniami odnośnie moich przepisów, możecie tam pisać o ogólnie odżywianiu roślinnym, na temat ogólnie diety lub po prostu różnych produktów, albo po prostu chcecie koniecznie się podzielić z innymi na przykład efektem waszej pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to oczywiście grupa poświęcona tej społeczności, którą tutaj razem tworzymy i dotyczy ona mojego bloga, mojego kanału i zapraszam was tam bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym troszeczkę się z wami zgrać i mieć okazję, by powymieniać się doświadczeniami. Więc moim celem jest po prostu zbudowanie jeszcze większej pozytywnej społeczności, bo naprawdę nie mam żadnego regulaminu grupy, nic z tych rzeczy, to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby to była pozytywna grupa, żeby nie było tam takiego hejtu, żeby były tam po prostu osoby w 100% zainteresowane tym, co tworzę, tym, czym się zajmuję i to, co wam daję. Po prostu. Będzie to grupa dla osób zainteresowanych i zaangażowanych. Wiem, że jest was sporo i mimo, że mam kilkanaście tysięcy fanów na Facebooku, tak na przykład na Instagramie ten kontakt z wami jest bardzo fajny, ponieważ bardzo dużo piszecie. Dostaję bardzo wiele różnych komentarzy i wiadomości prywatnych. Natomiast jeśli chodzi o Facebooka, nie wiem, czy to z tego wynika, że jest tam mniejsza anonimowość, ponieważ każdy pisze pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem. I może dlatego po prostu nie jesteście tam aż tak bardzo aktywni jak w sekcji komentarzy tu na YouTubie lub na Instagramie. Niemniej chciałabym to zmienić i troszkę bardziej was zachęcić do kontaktu ze mną właśnie na tej platformie. Więc pod mój fanpage na Facebooku podpinam grupę i bardzo was zachęcam, żebyście się zapisali. By was jeszcze zachęcić do zapisania się do mojej grupy, chciałam wam też powiedzieć, że ostatnio w magazynie Estilo pojawił się artykuł, mój artykuł, i mówię o tym, jak przejść na weganizm. I tutaj jest, o, tu jest napisane, czy warto przejść na weganizm. Oczywiście, że warto i odpowiedź znajduje się w magazynie. Jest to magazyn Estilo, Żyj zdrowo i świadomie. Bardzo fajny magazyn dla każdego, kto jest właśnie zainteresowany tematem eko, tematem zdrowia, tematem odżywiania. Na serio, jest tu bardzo wiele ciekawych informacji i polecam wam ten magazyn. Zaraz wam pokażę, na której stronie znajduje się mój tekst i moje przepisy, ponieważ jest tu sporo moich przepisów właśnie wegańskich. No gdzie ja tu jestem?
Okej, jestem. Więc tak, jak przejść na weganizm? Tu jestem ja. Tutaj piszę, jak przejść na weganizm i daję ciekawe rady. Tutaj znowu kolejne strony i zaczynają się przepisy. Domowa granola, pad thai, sushi burrito oraz brownie z batata. To są moje przepisy i polecam Wam je bardzo serdecznie, więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie zakupić tenże magazyn. Ale mówię Wam o tym nie tylko dlatego, żeby Wam powiedzieć, że tutaj się pojawiła moja publikacja, ale również dlatego, że jeśli zapiszecie się do mojej grupy na Facebooku, czeka tam na Was konkurs, w którym do wygrania właśnie jest prenumerata tego magazynu, więc wydaje mi się, że mega spoko. Nie jest to jakiś skomplikowany konkurs, ale wydaje mi się, że jest to super okazja, żeby Was troszeczkę zachęcić tam i żeby razem ze mną zbudować tą pozytywną, wegańską, roślinną społeczność. Więc jeśli chcecie mnie troszeczkę więcej, chcecie mieć ze mną troszkę lepszy kontakt, zadawać mi pytania, po prostu pogadać sobie ze mną na przeróżne tematy odnośnie odżywiania, życia eko i właśnie moich przepisów, to widzimy się tam. W ogóle ta grupa już powstała, więc jeśli jeszcze podczas oglądania tego filmu się nie zapisałeś do mojej grupy, to nie wiem, co tu jeszcze robisz. Trzeba iść na Facebooka i nadrobić ten błąd i się po prostu zapisać do mojej grupy. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że pomożecie mi z tym wszystkim i że będziecie tak samo aktywni, jak jesteście właśnie tutaj na YouTubie i na Instagramie. Więc to jest taki mój króciutki update. Jeśli chodzi o następne filmy, to jak widzicie, awansowałam z gipsu aż potąd. Awansowałam teraz na ortezę, więc jest mi troszeczkę łatwiej, jeśli chodzi o ogólnie o życie i o funkcjonowanie. Koniec tej męczarni jest już blisko, więc niedługo pojawią się nowe przepisy, jak już tylko moja sprawność manualna wróci do normalności, można tak powiedzieć. Aczkolwiek będzie mnie czekała jeszcze rehabilitacja, więc troszeczkę jeszcze jest zachodu, ale mam wiele pomysłów, żeby Was tutaj nie zanudzić. Tak jak wiecie, pojawią się jeszcze tutaj taste testy przeróżnych wegańskich produktów, ponieważ to jestem w stanie robić. Mam jedną rękę i mogę jeść i testować dla Was. Więc to jest to, co będę robić, dopóki moja sprawność po prostu nie wróci. Więc zobaczenia na Facebooku, na Instagramie i tutaj na YouTubie. Życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.